Tomku, no myślę, że musimy jak zawsze od pół roku już zacząć od pytania, co po Ukrainie, bo mówię, no ta operacja specjalna, jak to nazywają Rosjanie, czy zbrodnicza agresja, jak nazywają Ukraińcy, trwa. Oczywiście obie strony mają tu swoją narrację i swoją propagandę. Natomiast no, pojawiły się pewne pomysły, o których już żeśmy nawet wspominali, ale czy uważasz, że jest to realne, że powstanie jakieś wspólne państwo polsko-ukraińskie, jakaś federacja, jakaś nowa unia? Jak ty to w ogóle widzisz? Tak, no oczywiście uważam, że jest takie ryzyko oraz też uważam to jako rodzaj zagrożenia z naszej perspektywy. Natomiast ja dość w międzyczasie obejrzałem parę różnych dyskusji na ten temat i zauważyłem, że jest pewien schemat, że zwolennik jakiegoś bardzo bliskiego mariażu państwa polskiego oraz państwa ukraińskiego w formie czy to Unii, Federacji, czy właśnie wręcz jednego państwa, no to jak zadaję pytanie, czy właśnie pytanie, jak odpowiem na takie, czy jesteś za państwem ukraińsko-polskim, za Unią Polsko-Ukraińską, za Federacją Polsko-Ukraińską i tak dalej. No to z tych dyskusji uznałem, że najwłaściwszą odpowiedzią jest, że nie zgadzam się na likwidację Polski w ramach projektu Unii Europejskiej. Podobnie nie zgadzam się na likwidację Polski w ramach projektu Intermarium. I czemu w ramach odpowiedzi wpierw powiedziałem o Unii Europejskiej? Ponieważ co do zasady, dość często po prostu pojawiał się tego typu szantaż, że jeżeli ktoś na pytanie, czy jest za państwem, czy Unią, czy Federacją Polsko-Ukraińską, mówił, że nie, to był atakowany, czyli chcesz, żeby Niemcy nas tu zlikwidowali? No to nie, wpierw trzeba powiedzieć, nie zgadzam się na likwidację Polski w ramach projektu Unii Europejskiej, podobnie jak nie zgadzam się na likwidację Polski w ramach projektu Intermarium. I tak już dopowiadając z naszej perspektywy, czemu w ten sposób? No, proszę zauważyć, że w tej chwili polskie elity mają dwa duże zadania do wykonania. Pierwsze jest to wygonić łże elity z urzędów, tak upraszczając, oraz zmniejszyć możliwie znacząco obce wpływy. Takie dwa duże zadania dla polskiej elity. Proszę zwrócić uwagę, że w razie powołania tego typu Unii, Federacji czy państwa wspólnego pojawi się trzeci element, konieczność walki o władzę w społeczeństwie no, dwunarodowym, czyli dojdzie do tego aspekt, że tak powiem, może wygnania również ukraińskiej łże elity, nie tylko polskiej. W związku z tym, jeżeli długofalowo chcemy mieć możliwość realnego wpływu na kierunek rozwoju, no to nie możemy się zgadzać ani na likwidację Polski w ramach Unii Europejskiej, no ani w ramach jakiegoś projektu Intermarium. Co sądzisz o tym postawieniu na BRICS? Dosyć dużo się mówi w ostatnich miesiącach, a nawet tygodniach o BRICS-ie. Podobno BRICS no, się mocno rozwija. Są państwa, które tam pretendują do tego związku. Niektórzy mówią, że za kilka czy kilkanaście lat BRICS zrównoważy te, że tak powiem, zachodnie ośrodki globalistyczne i będzie taką koalicją, no jak na razie pięciu, a może niebawem jeszcze kolejnych państw, które nie tylko ludnościowo, bo ludnościowo to już jest chyba około 40% ludności świata,
ale także gospodarczo, militarnie i politycznie przewyższy dotychczasowe układy polityczne ogólnoświatowe, czyli głównie chodzi tu o układy na przykład związane z Paktem Północnoatlantyckim. Tak, tutaj właśnie z perspektywy konfliktu na Ukrainie, jego aktualnej eskalacji, no długofalowo, niezależnie od tego, jak w szczegółach zostanie to rozstrzygnięte, wpływy chińskie się zwiększą, a nie zmniejszą. Wpływy amerykańskie, nawet jeśli chwilowo wzrosną, to zapewne Amerykanie po jakimś formie posprzątania w swoim rozumieniu przekierują się na inne tereny, czy na inne płaszczyzny konfliktu z Chinami. W związku z tym pozytywne, czy chęć nawiązania pozytywnych relacji, współpracy, jakiś rodzaju akcesji, chociaż to chyba daleka perspektywa z BRICS-em, no, wydaje się oczywiście bardzo, bardzo słusznym podejściem. Przy czym chciałbym tutaj zwrócić uwagę, czy właśnie przestrzec tutaj miłośników odcięcia się od anglosasów i postawienia na BRICS, no żeby nie popełnić błędu transformacji ostatnich doby przełomu lat 80. i 90. Tutaj może lepiej by było, jakby jakiś specjalista w tym okresie u ciebie jakąś prelekcję w tym kontekście wygłosił i nawet z komentarzy pod twoimi filmikami zapewne widzowie chcieliby w tej roli zobaczyć profesora Śliwińskiego. Natomiast jeśli chodzi takie moje bardzo szybkie publicystyczne streszczenie. W efekcie transformacji straciliśmy dostęp do rynków na wschodzie, nie uzyskawszy dostępu na rynku na zachodzie. Aby uzyskać dostęp do rynków na zachodzie, wcześniej znacząco musieliśmy dokonać inwestycji w przemysł, na co nas nie było stać, albo nie było woli politycznej, więc w znaczącej części zlikwidowaliśmy swój potencjał po to, żeby Zachód się na nas otworzył. To był oczywiście wielki błąd. Trzeba było wpierw jakoś nawiązać na tyle silne relacje, aby otworzyć, żeby Zachód się nas otworzył, a dopiero potem pozwolić sobie odciąć dostęp do rynków na wschodzie. Mówię upraszczając oczywiście. No i w szczególności tutaj chciałem przywołać dwie wypowiedzi, jedną Lecha Wałęsy, drugą Andrzeja Gwiazdy. No, niestety nie znalazłem filmików już z tymi wypowiedziami. Pierwsza to była, może przytoczę wypowiedź Lecha Wałęsy. Był to fragment przemówienia w Nowym Jorku. W ONZ-cie? Nie, nie, nie. Na kongresie, na spotkaniu z przedstawicielami biznesu, z przedstawicielami tylko i wyłącznie narodu handlowego. I on tam płomienne przemówienie wygłosił właśnie, w którym fragment był bardzo taki znamienny. Mianowicie nasz prezydent Lech Wałęsa zapraszał to środowisko biznesowe do Polski, mówiąc, że bardzo dobrze robi się biznes na brakach i głupocie. W ten sposób zachęcał środowiska narodu handlowego z Nowego Jorku, żeby zainteresowali się robieniem biznesu w Polsce. No i nie popełniajmy tego samego błędu. Nie jedźmy do Chin, tłumacząc Chińczykom, że w Polsce się super zrobi interes na braku i głupocie. No nie, nie róbmy tego. No i druga wypowiedź z kolei, to była wypowiedź Andrzeja Gwiazdy sprzed, nie wiem, 8-10 lat, nie jestem pewien. Zdaje się, to było w Łodzi na tle takiej zielonej kurtynki czy zasłony. Już tak przez mgłę trochę mi się przypomina. No i tam Andrzej Gwiazda powiedział, że właśnie w tym okresie transformacji był w Stanach Zjednoczonych i rozmawiał z jakimś senatorem amerykańskim. No i jak to zrobić, żeby nam Amerykanie pomogli w tej sytuacji bardzo trudnego czasu. No i ten senator powiedział sobie w rodzaju, że
Oni, czy on by bardzo się zaangażował i oni by bardzo z chęcią pomogli, ale na obecnym etapie przemysł w PRL-u jest zbyt znaczący, żeby się tak po prostu otworzyć na współpracę handlową, ponieważ to byłaby za duża zmiana. No i różne środowiska nie chcą wyrazić zgody na taką otwarcie się na taki znaczący rynek, czy na import z takiego znaczącego rynku, no bo po prostu miałoby to szereg negatywnych konsekwencji z ich perspektywy. Więc trzeba, że tak powiem, pominąć, czy tak zrobić to otwarcie na BRICS, czy otwarcie wielowektorowe, aby w miarę możliwości zbudować te nowe relacje, no głównie z Chinami czy wokół Chin, aby jednak uniknąć tych dwóch problemów. No, w szczególności no, nie możemy otwierać się na BRICS na przykład pod warunkami, które by na przykład Chińczycy by nam zaproponowali, że oni to bardzo chętnie, różne rzeczy i tak dalej, ale wiecie, ta i ta branża przechodzi w ręce Rosjan. Przykładowo. No to czy my chcemy ponownie przechodzić przez tą samą historię problemów z transformacją i wieloletnich kłopotów z dostosowaniem się do nowej sytuacji? No wpierw się dostosujmy, a dopiero potem zróbmy tranzycję.